Stworzymy Centrum Profilaktyki Zdrowotnej dla Seniorów. Powstaną nowe miejsca opieki całodobowej, w tym przy istniejących placówkach. Chcemy, żeby w każdej dzielnicy istniały co najmniej dwa kluby dla seniorów, ale będziemy budować i rozbudowywać 5 szkół. Berylowa, ulica Berylowa, ulica Majerankowa, Wrotków, Felin i Sławin. 3. Zwiększymy liczbę miejsc w przedszkolach. To jest konsekwentne działanie z naszej strony. Prowadzimy je od wielu lat. O co najmniej 600 miejsc. Mówimy tutaj o Czupach, Ponikwodzie, Wrotkowie. 5 nowych żłobków w nowej kadencji będziemy chcieli zbudować. Już dziś możemy mówić o kolejnych filiach biblioteki, które będziemy chcieli utworzyć. Będzie ich co najmniej 4. Już dziś możemy mówić o nowych boiskach sportowych tworzonych przy szkołach, czy też przy arenie Lublin. Tu w szczególności ze względu na już uzgodnienia możemy mówić o zespole szkół nr 7, gimnazjum nr 15, o pierwszym ELO, któremu należy się ten obiekt sportowy i boisko, i sala gimnastyczna, czy też zespół szkół ogólnokształcących nr 5, czy gimnazjum nr 5 i szkoła podstawowa nr 30.